Przyglądamy się historii Jezusa z Ewangelii Łukasza. Rozpoczyna się ona od opowieści o tym, jak ten, który miał być królem, przyszedł na świat w ubóstwie. Potem widzieliśmy Jezusa jako nauczyciela, proroka. Przemierzał Izrael, wzywając ludzi do radykalnego sposobu życia, gdzie wrogowie stają się przyjaciółmi, gdzie dba się o biednych, a ludzie otrzymują przebaczenie za swoje uchybienia. Chodził od miasta do miasta, zapraszając ludzi do podążania za Nim i do życia w ten nowy sposób, do życia pod Bożym panowaniem. I czynił wiele znaków i cudów. Dlatego wielu Izraelitów zaczęło oczekiwać, że to On uratuje Izrael od Rzymian i ustanowi nowe królestwo pokoju i sprawiedliwości. Słowem, sprowadzi Królestwo Boże na ziemię. Tamtejsi przywódcy religijni też czekali na Królestwo Boże. Ale dla nich przesłanie Jezusa było zagrożeniem. Oczekiwali, że zdobędą władzę i prestiż. Ale Jezus powiedział, że Królestwo Boże należy do biednych, do ludzi wykluczonych, a prawdziwa władza służy innym miłością. Konflikt nasilił się, kiedy Jezus, będąc w Jerozolimie, zakłócił składanie ofiar w świątyni i nazwał przywódców Izraela bandą zbójców. Więc aresztowali Jezusa i oskarżyli Go przed rzymskimi władzami, że podając się za króla, wszczyna bunt przeciw cesarzowi. Został skazany na śmierć, mimo że był niewinny. Następnie wyprowadzono Go poza miasto i ukrzyżowano na podstawie fałszywych oskarżeń. To prowadzi nas do ostatniej części Ewangelii Łukasza. Pewien przywódca religijny o imieniu Józef sprzeciwiał się egzekucji Jezusa, a gdy się dokonała, poprosił o Jego ciało, aby pochować je w pobliskim grobowcu. Parę dni później kobiety, które chodziły za Jezusem, przyszły odwiedzić grób i zobaczyły, że jest otwarty i pusty. Spotkały tam tajemnicze postacie, które powiedziały im, że Jezus powstał z martwych. Słysząc to, uciekły przerażone. Nikt nie uwierzył ich słowom. Przecież On nie mógł być żywy. Wszyscy widzieli, jak umiera. Niedługo potem dwóch naśladowców Jezusa opuściło Jerozolimę, idąc drogą do miasta zwanego Emaus. Byli smutni i zdezorientowani wszystkim, co się wydarzyło. Wtedy pojawia się Jezus. Idzie obok nich, ale oni Go nie rozpoznają. To dziwne. Dlaczego Go nie poznali? To niezwykły, ale naprawdę znaczący obraz dla Łukasza. Z jakiegoś powodu byli ślepi na Jezusa. Więc Jezus ich zapytał, o czym rozmawiacie? I zaczęli mu opowiadać o Jezusie, potężnym proroku, na którego liczyli, że ocali Izrael, ale zamiast tego został stracony. Jakieś kobiety mówią, że on żyje, ale to przecież szaleństwo. Tego już dla nas za wiele. Wracamy do domu. Więc Jezus zaczyna im wyjaśniać, że na to właśnie od wieków wskazywały żydowskie pisma, że Izrael potrzebuje króla, który będzie cierpiał i umrze jak buntownik za tych, którzy naprawdę się zbuntowali. A potem jego prawdziwość zostanie potwierdzona poprzez zmartwychwstanie, aby mógł dać prawdziwe życie tym, którzy chcą je otrzymać. Ale dla nich to wciąż nie ma sensu. Są jeszcze bardziej zdezorientowani. Co prowadzi nas do sceny, w której wraz z Jezusem siadają do posiłku. Jezus bierze chleb, błogosławi go, łamie i podaje im tak samo, jak zrobił to podczas ostatniej wieczerzy. Tak, to jest obraz Jego ofiarowanego ciała, Jego śmierci na krzyżu. I kiedy przyjmują ten połamany chleb, ich oczy otwierają się na Jezusa. Wtedy On znika i tak kończy się to spotkanie. Tak więc ta historia mówi o tym, jak trudno zobaczyć w Jezusie tego, kim jest naprawdę. I to jest genialne, bo jak to możliwe, by Boża królewska moc i miłość mogły zostać objawione w poniżającej egzekucji tego człowieka? Jak pokorny człowiek mógł zostać królem świata poprzez słabość i poświęcenie samego siebie? Naprawdę trudno to dostrzec, ale to jest właśnie przesłanie Ewangelii Łukasza. Niezbędna jest przemiana wyobraźni, aby to zrozumieć i przyjąć królestwo Jezusa, którego zasady są przeciwieństwem zasad tego świata. Ewangelia Łukasza kończy się kolejnym wspólnym posiłkiem Jezusa i wszystkich Jego uczniów. Jego zmartwychwstałe ciało wprawia ich w zdumienie, bo On wciąż jest człowiekiem, ale też kimś więcej. Tak, przeszedł przez śmierć i wrócił do życia jako wzór nowego stworzenia. I wtedy Jezus mówi, że zamierza dać im tę samą boską moc, którą posiada, aby mogli iść i dzielić się dobrą nowiną o Królestwie Bożym z innymi ludźmi. Dalej Łukasz mówi nam, że Jezus został zabrany do nieba. To całkiem efektowne zakończenie, ale czemu zniknął w chmurach? W Starym Testamencie niebo jest miejscem Bożego tronu. Jest ponad wszystkim. W ten sposób Łukasz pokazuje nam, że Jezus objął tron jako niebiański król całego świata. Jego wyznawcy zostają w Jerozolimie, wielbiąc Boga i Jezusa, czekając na tę nową moc. I w tym momencie Ewangelia się kończy. Później Łukasz napisze o tym, jak uczniowie otrzymują tę moc i zanoszą światu dobrą nowinę. I właśnie o tym jest drugi tom jego dzieła, Dzieje Apostolskie.